Okej, jak to bywa u początkujących youtuberów, pierwsze moje nagranie, w którym opowiadam wam przez 15 minut o historii samochodu, o tym, co planuję, co już mam, poszło w świat, bo nacisnąłem nie ten przycisk i się same zdjęcia robiły, także super. Także bateria mi zaraz siądzie, postaram się wam w dużym skrócie powiedzieć, o co chodzi z OPC-tką i po co w ogóle to robię. Także szybko. Samochód kupiłem w kwietniu z myślą o tym, żeby cieszyć się wreszcie moim jakimś takim marzeniem. Nigdy nie marzyłem o Porsche'ach, o Ferrari. Dobra, o Mustangu marzę, ale to jest inny temat. Zawsze wolałem jakieś takie samochody typowe, ale w usportowionych wersjach. No i cóż, no... OPC1 w kolorze niebieskim to jest coś, co zawsze chciałem mieć. I od 2008 szukałem samochodu właśnie takiego. Takiego, który będzie nietypowy, choć typowy. Takiego, który jak ktoś nie wie, to zbagatelizuje. Mimo koloru niebieskiego, zbagatelizuje. I wieśnia takiego spoilera na klapie bagażnika, bo tak naprawdę oprócz dokładki z przedniego zderzaka i spoilera na klapie, ten samochód się z zewnątrz niewiele różni. Tak jak zobaczycie później, bo muszę sobie to oczywiście odwrócić. Zobaczycie sobie, jak się prezentuje Astra z zewnątrz. Tak jeszcze chwilę wam powiem o tym, jak to się stało, że kupiłem ten samochód. Przez 11 lat marzyłem o tej wersji, tylko zawsze było masę innych rzeczy, masę innych potrzeb, mieszkanie, rodzina, dzieci, pieluchy, wyjazdy, remonty, działki i tak dalej. I potrzebne były po prostu inne samochody. Mimo że, a kiedy miałem pieniądze, żeby kupić ten samochód, tę wersję, jedną z 3000, nie było takich samochodów. Ciężko było dostać. Także wreszcie mam ten samochód i kupiłem go od znajomych, byłych znajomych. Jak już niektórzy, którzy znają mnie dość dobrze, często rozmawiamy, to już są poprzedni właściciele tego samochodu, już nie są moimi znajomymi, ponieważ gdy tylko dowiedziałem się o tym, że ten samochód jest ten egzemplarz jest do kupienia w tej wersji, jak gość z klapkami na oczach, poleciałem, zostawiłem kasę, usłyszałem jakieś drobne rzeczy, co trzeba w tym samochodzie zrobić i go kupiłem. Taki, żeby wstawić to do mojego zaprzyjaźnienia.
starzej lekiernika. Lachasz co prawda na początku nie chciał się zająć samochodem, powiedział, że to jest bez sensu ratować taki samochód. Dopiero później, po tym jak opowiedziałem, jaka jest historia tego samochodu, co to jest za samochód, ile lat o nim marzyłem, walczyłem, powiedział: ok, Marcin, znamy się tyle czasu, normalnie bym tego nie zrobił, ale ruszymy ten temat. No i cóż, za kilka dni wstawiam do blacharza, do Artura, który będzie wspomywał nowe progi, nowe... z jednej strony będzie repertuar tylnego nadkola, z drugiej strony będzie większe poszycie. Będę też malował, wymieniał i malował błotniki oraz przednią maskę. Do lakierowania pójdą oczywiście jeszcze dwa zderzaki, klamki i listwy drzwiowe, tak żeby zachować ten charakter OPC, czyli dość seryjnej wersji, różniącej się tylko dwoma elementami i jeszcze tym kolorem niebieskim, ale troszkę poprawić delikatnie fabrykę. Także wpadnie też zupełnie nowe koło niż to, co zobaczycie za chwilę. Będzie to BBS CH002, aktualnie jest lakierowane, bo nie wyglądało najlepiej, a zdecydowałem się na nie w zasadzie dlatego, że było to 18 cali w tej wersji modelowej felgi, co najważniejsze, w rozstawie 5x110. Bardzo rzadko spotykany rozstaw, fabrycznie wychodziło to pod Saba, także ciężko dorwać z reguły 105x112, nie uznaje śrub pływających, muszą być to po prostu normalne, zwykłe śruby, które porządnie dokręcą felgę bez żadnych udziwnień. Do tego mam już zawieszenie gwintowane w Oklanda, jak wiecie, co po niektórzy mam dystrybucję tej firmy w Polsce, także no nie mogło zabraknąć akurat w Oklanda u mnie na pokładzie, zresztą to jest kolejny raz montowany zestaw zawieszenia, czy gwintowanego, czy kitu, czy w ogóle sprężyn w moich samochodach i każdy, kto kupuje no, tego typu, tę firmę, tego typu zestawy, jest naprawdę zadowolony i zawsze wraca. To już jest tak, że raz jak wejdzie w Oklanda, tak pozostawia się wszystkie Yamahy, MTS-y, no i już zostaje się tylko przy Oklanda. Dobrze, ale to są jakieś tam szczegóły. Najważniejsze jest to, że będę chciał Wam przedstawić proces odbudowy tego samochodu. Budowy to jest dużo powiedziane. To jest Opel, więc połowa Opel w Polsce przeszła tego typu naprawy, czyli trochę schowania blachy. Mówią to po wypadkach, po prostu większość samochodów no rdzewieje. To jest naturalne. No, ten miał jakąś tam przygodę wypadkową z tyłu, prawa strona od pasażera, tylna część. No widać, że coś było z tym robione i dość nieudolnie, bo ta rdza się pojawiła. Stąd właśnie tego, takiej ilości problemów w tym samochodzie. Stąd też moje rozterki, czy to robić, czy nie robić. Widzieliście też, no bo co niektórzy widzieli, że wystawiałem ten samochód na sprzedaż. Po prostu podirytowany sytuacją zakupu, no chciałem się go pozbyć i mieć po prostu z głowy. No, z racji tego, że jest to gdzieś tam moje oczko w głowie, postanowiłem robić. Za nałogą też wielu osób, gdyby nie to, to chyba bym go po prostu podpalił, jakby go nikt nie kupił. No i cóż, zaraz sobie zobaczycie, jak to wygląda. Swoich samochodów.
rana. Pokażę wam teraz samochód, jak wygląda z zewnątrz. No, wygląda to właśnie tak. Zacznijmy od przodu. Przednie lampy są oryginalne Hella, także to jest na duży plus. Niestety zaszły mlekiem i trzeba je przepolerować. Druga dokładnie to samo ma. Na szczęście już drugi komplet lamp, oczywiście też Helli, czeka na montaż. Będzie to wersja homemade, ale w stylu Hella Black Magic, czyli gładkie szkło polerowane, ramka dookoła lampy, która jest wewnątrz, będzie na czarno i dolne odgłośniki będą również na czarno, czyli cała lampa będzie fajnie przyciemniona. Tu wam pokażę zderzak. Zderzak oczywiście tutaj dobrze widać, bo jest mocno dojechany, ale generalnie cały jest do lakierowania i polakierowany oczywiście będzie, ponieważ padało i wolałbym był cały zakurzony niż jest mokry, no ale pokażę wam te fragmenty. Tu mamy trochę rdzy do zrobienia, na szczęście maska ogólnie jest w dobrym stanie, więc wystarczy zabezpieczyć i ją na nowo polakierować. Tutaj jeszcze mamy jakąś drobinę. Dokładka no teraz jest czarna, bo jest mokra, ale generalnie jest szara, więc pójdzie w czarną strukturę. To samo pójdą. Czarną strukturę pójdą progi i listwy i klamki pójdą w kolor nadwozia. Zobaczcie sobie tutaj lusterko. Lusterko no niestety z aluminium lakier schodzi, no bo się aluminium nie lakieruje, nie wiem czemu ktoś to polakierował, no nieważne, żartuję oczywiście. Będzie to wszystko zrobione, lusterka też będą na nowo polakierowane, to na szczęście jest tylko smoła. I to co chciałem wam pokazać to felgi. Felgi najbrzydsze w świecie. Pewnie znają się brzydsze, ale te kompletnie mi tu nie leżą w tym samochodzie. Pierwotnie kupiłem ten samochód, to miał różowe felgi, na szczęście okazało się, że to był Plasdip. Zobaczcie, tutaj możecie sobie zaobserwować, jak on schodzi. Próbowałem naprawdę mocnym ciśnieniem z myjki ciśnieniowej, takiej prywatnej, usunąć Plasdip, no i częściowo się udało, a do tego stopnia, że lakier zaczął odpadać. Także zaprzestałem, to co udało się usunąć, to jest usunięte. Ranty wymagają przepolerowania, prawdopodobnie wywalę te felgi na śmietnik, bo po prostu mi się nie podobają okrutnie. Przechodząc dalej, auto ma jakieś kilka drobnych wgniotek, ale to są naprawdę szczegóły. W porównaniu z tym, co mamy tutaj, furchelek, jeden, drugi, tutaj jest w miarę, no i przechodzimy, tutaj odpada wszystko. Widzicie, progi są, na mnie grzmi cały czas. Progi są pordzewiałe, z tamtej strony jest dokładnie to samo. Także wszystko będzie, te elementy będą wymieniane. Myślę, że z tej strony pójdzie tylko reparaturka i progi. Nie będę teraz się kładł, żeby wam pokazać, to zobaczcie, Plasdip jeszcze został. No, wiocha jest niebywała. Dobra, przechodząc dalej. Fajnie jest to, że te lampy to jest oryginalna Hella dymiona z wersji poliftowych, także poprzednia właścicielka zmieniła te lampy ze swojej, przełożyła do tej i na całe szczęście, bo zabrała jakąś LED-ową wiochę, która kompletnie nie pasuje do tego samochodu i założyła oryginalną dymion Hellę, także to jest plus. Spoiler, tego teraz nie widać, ale na szczęście jest cały, nie ma nigdzie popękanego mocowania. Takiego, który miałem w poprzedniej Astrze czarnej. Niestety tutaj od zamykania bagażnika po prostu to pękało. I wydech jest Remusa, był to kiedyś mój wydech, który sprzedałem poprzedniej właścicielce, która zamontowała ten wydech. Udało mi się nabyć wydech z mojej poprzedniej czarnej Astry OPC, który mi się bardzo podobał pod względem brzmienia i będę go montował na pewno w tym samochodzie i Remus wyleci. Tamten ma dużo, dużo fajniejszy dźwięk i przy odpalaniu po prostu już czuć ciarki. Ten jest bez sensu. Wygląda fajnie, ale jest bez sensu.
No i przechodząc do najgorszego, no to tutaj mamy, zobaczcie, nawet nie chce mi się tego odrywać, bo przynajmniej choć trochę niebieskiego zostało. Zderzak ma urwane mocowania i nadaje się do, na ten moment zastępczo, ale to wszystko ledwo się na ślizgu trzyma i tak wypada. Także zderzak mam już inny, będzie inny polakierowany pod kolor nadwozia i ten wyleci. Zobaczcie sobie tutaj. To wszystko teraz nie widać za bardzo. O, tu mamy jeszcze purchelki eleganckie. Tu idzie troszkę, jest nalot na drzwiach, także na pewno drzwi zostaną też polakierowane. Nie wiem, czy w ogóle cały samochód po prostu nie polakieruje całego samochodu. Na pewno przedni zderzak będzie lakierowany. Na pewno maska, błotniki, oba. Nie wiem, czy całe drzwi, czy tylko doły. Wszystko zależy od tego, jaki będzie stan, to już mój lakiernik oceni. Plus oczywiście ranty będą polakierowane i inny zderzak tylny. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Jest jak jest. Nie jest najgorzej, ale też kupując taki samochód od pasjonata, liczyłem, że będzie dużo lepiej. Ale jak to w Polsce, musi być drut, bo inaczej byłoby za drogo. Pokażę wam jeszcze wnętrze, o czym nie wiem, w końcu czy wspominałem na którymś nagraniu. Zegary były niezamontowane w tym samochodzie, kupiłem, dostałem je w bagażniku, były źle wyskalowane, teraz jest wersja prawdziwa z OPC, czyli do 8000. Konsola była cała porysowana, poniszczona, teraz jest wyflokowana w szary kolorek, bardzo przyjemny zresztą w dotyku. No i cóż, siedzenia OPC2, no niestety tutaj troszeczkę jest do podmalowania, aczkolwiek tył prezentuje się całkiem fajnie. Szkoda, że środkowy pas nie jest niebieski, ale i tak finalnie wejdą siedzenia z OPC1, czyli Recaro, całe w materiale dedykowane do tego egzemplarza. Zresztą w ogóle był tutaj zamontowany, były zamontowane tutaj te fotele, no niestety poprzedniczka je wzięła. Możecie zobaczyć sobie, jak kierownica wygląda. Auto ma niby przejechane 238 tysięcy z hakiem. Mam nadzieję, że pierwszy raz. Chociaż dzisiaj to te przebiegi już nie robią wrażenia. Nie wydaje mi się, że samochód brał olej, także jest to na plus. No i coś, co mnie najbardziej kręci, czyli emblemat z numerem seryjnym OPC1. W OPC2, czyli tych 2.0 turbo, tego nie było. Dlatego jest to poniekąd jakiś rarytas. No i jak ktoś był na Owla, ten pamięta. Nasze gumowe, nasze silikonki na rękę. Zapraszam na 8. edycję. Myślę, że będzie jeszcze grubiej niż w tym roku. I tak to, słuchajcie, wygląda wszystko. O, tutaj sprawdzam olej sobie. Nieważne. Bagażnika wam nie pokażę, bo jest cały zawalony częściami. Wygląda strasznie. Ale nie mam gdzie tego wszystkiego trzymać na ten moment, bo już i tak wszystko jest zawalone konkretnie. No i tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Ok, widzieliście, jak wygląda już auto z zewnątrz. Na niektórych nie robi to kompletnie wrażenia, podejrzewam. Może takimi jeżdżą, może takie robili, może takie naprawiali. W mojej ocenie, jeżeli ktoś jest pasjonatem i posiada taki samochód w takiej wersji, powinien o niego zadbać maksymalnie. Nie pokazałem wam progów na dole, bo naprawdę to trzeba mieć mocne nerwy, żeby to oglądać. Zresztą nie mam samochodu tego oglądać do czasu, aż pojedziemy na podnośnik i potem będzie auto cięte i będą spawane nowe elementy.
momenty. Nie ma sensu się po prostu denerwować. Jest jak jest. Wszystko zostanie wyprowadzone i mam nadzieję, że to, co Wam pokazałem i te plany, które tak troszkę przedstawiłem, zachęcą Was do subskrybowania kanału i obserwowania tego, co planuję robić z tym samochodem. Bo myślę, że będzie ciekawie. Nie będzie to jakiś mega projekt, projektem tego w ogóle bym nie nazwał. Raczej będzie to dopracowanie samochodu, których już nie ma, których już więcej nie będzie, których z każdym, można powiedzieć, dniem ubywa, bo tych wersji było tylko 3000. Wiem, że masa skończyła w rowie, masa skończyła na drzewie w rajdach, biorąc udział. Masa po prostu posłużyła jako dawca części do innych zwykłych wersji lub takich, do takich, które no, należą reanimować, czyli takich jak ta. Także będę wdzięczny za kliknięcie czerwonego przycisku subskrybuj, kliknięcie dzwoneczka i obserwujcie kanał, bo kolejne filmiki będą już wkrótce, zaraz wyciągamy dacie. Myślę, że będzie naprawdę co oglądać, a jeżeli jesteś oplarzem i w ogóle kręcą Cię takie samochody, no to tym bardziej dzięki za obejrzenie tej części, tego odcinka i do zobaczenia. Wszystko pod górkę dzisiaj. Zaczynałem kręcić, było 31 stopni, ponad 31,5 chyba. Jak mi podała bateria, płynąłem. Gdy naładowałem baterię, marzłem. Gdy szykowałem takie dokręcenie końcówki, ściana deszczu, burza i waliło nade mną. A teraz muszę jeszcze raz nagrać to, jak wygląda auto z zewnątrz. No bo niestety, nie wiem czemu, ale w sumie to się domyślam. Kamerka przy tej temperaturze 31 stopni po prostu odmówiła posłuszeństwa i się wyłączyła na chwilę podczas nagrywania auta i potem włączyła się ponownie już, kiedy to opowiedziałem. Masakra, nie wiem, kto się bawi w bycie youtuberem, to jest w ogóle bez sensu, bez sensu.